Przechodzimy do rozmowy, a w studiu witam panią Magdalenę Matlak-Ziętak z Fundacji WIR w Andrychowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam redakcję oraz wszystkich słuchaczy. Październik roku 2015, to wtedy powstała Fundacja, zgadza się, e, tak? Tak, wtedy 1 października, nie bez przypadek pierwszego, bo to jest Dzień Seniorów, podpisaliśmy akt notarialny, natomiast stricte daty 16 grudnia 2015 uznajemy za taką oficjalną, gdyż wtedy otrzymaliśmy wpis do KRS-u. Mhm. Tak, fundację Wir myślę, że państwo możecie skojarzyć z różnych działań, chociażby takich jak y, herbatka, prawda? Kawiarnia dla, seniora, Kawiarnia dla tak. seniora, Ja przepraszam, że nie nazwałem tego jak dokładnie jak się nazywało, ale jak przychodziły tutaj osoby, to właśnie prosiły o tą herbatkę taką <noise> y, y, za złotówkę. Była taka akcja, ale akcja była y, ta już za nami. Inne są realizowane. Między innymi nie wspominaliśmy jeszcze, chociaż mamy już prawie marzec. O kartkach Bożonarodzeniowych, co to była za akcja? Tak, to była bardzo szybka, spontaniczna akcja przeprowadzona na terenie Andrychowa, skierowana do szkół oraz przedszkoli, aby dzieci oraz młodzież włączyły się w napisanie kartki dla seniora. I było to zatytułowane Kartka Bożonarodzeniowa dla seniora od anioła. I później rozdysponowywaliśmy te karty, kartki wśród mieszkańców. Także widzę, że w redakcji również do redakcji dotarła. Tak jest. I spotkaliśmy się naprawdę z dużym odzewem. Mam nadzieję, że taka inicjatywa społeczna również się przyjęła na naszym terenie. A przytul podusie to jest kolejna akcja realizowana przez Fundację WIR. Co to za akcja? Tak, przytul podusie jest to akcja, którą realizujemy. To jest projekt społeczny wygrany w drodze konkursu seniorzy w akcji, organizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Towarzystwo Inicjatyw twórczych EU w Warszawie. Projekt polegał na napisaniu swojej takiej myśli przewodniej, następnie, następnie w drodze konkursu został wyłoniony. 400 bodajże, 86, już nie pamiętam, bo to prawie rok temu było, kiedy startowaliśmy w tym konkursie, było całych projektów z Polski, wybrano 33 w tym nas, Sandrychowa, co naprawdę było dla nas dużym zaskoczeniem i jak na wstępnie pracy fundacji dość taka inicjatywa bardzo dla nas ważna. Przytul podusie od 26 września ubiegłego roku dość prężnie zaczyna działać. Na ten moment skupiamy dziewięciu seniorów oraz młodzież właśnie, która w ramach projektu haftuje aplikacje na podusie. Czyli zapotrzebowanie jest ogromne na te wszystkie projekty. Niby dziewięciu seniorów to niedużo mogłoby się wydawać, no ale też mnóstwo jest pracy przy tym też. Tak, tak bo jednak haftowanie wzorów, na przykład haftem makowskim, jest dość taką szpunną pracą, wymagającą precyzji i dokładności. Seniorzy robią, bo to kochają. Takie mam poczucie po ostatnich warsztatach, kiedy przynieśli pokazać, co im się udało zrobić, kiedy podzieliliśmy już wylagowany i pokrojony materiał na podusie. Myślę, że jest to naprawdę ważna inicjatywa, bo oni przychodzą na spotkania, na warsztaty, dzielą się z nami swoimi pomysłami. Młodzież haftem krzyżykowym pokazuje, co może tak naprawdę zdziałać i myślę, że to tak bardzo motywuje i zachęca. Dodaje energii dla nas, którzy chcemy coś robić dla naszego społeczeństwa. Podusie później pragniemy przeznaczyć do szpitala powiatowego do Wadowic. No i mam nadzieję, że będą służyły zarówno równo seniorom, jak i dzieciom z oddziału pediatrycznego. Ciężko sobie teraz wyobrazić młodzież, która haftuje, ponieważ zazwyczaj kciuki są w akcji przy telefonach, prawda? Tak, zgadza się. No, my akurat tutaj właśnie staramy się, żeby ta młodzież również pokazała swoje umiejętności, czegoś się nauczyła. Andrychów słynie tak z przemysłu bawełnianego, więc chcemy to tak troszeczkę wskrzesić w ramach właśnie projektu. Projekt Szytul Podusie mam nadzieję, że będzie. Z sukcesem trwał do czerwca, bo wtedy planujemy przeznaczyć gotowe już podusie do szpitala zarówno indywidualnym pacjentom, którzy otrzymają takie właśnie piękne podusie wyhaftowane z różnym wzorem, jak również przeznaczyć na oddział. Po prostu pod dusie, żeby służyły następnym pacjentom. Mm, I kolejny projekt, asystent, chodzi o asystenturę. Cóż tu takiego. E, tak, asystentura jest dla nas takim blokiem działania fundacji, którą staramy się tutaj e, wskrzesić na naszym rynku, nawet może nie tyle, co wskrzesić, co wprowadzić, żeby, e, żeby społeczeństwo wiedziało, że fundacja dysponuje asystentami, e, którzy chętnie pomogą dotrzeć do lekarza we wskazane miejsce, pomóc uczestniczyć w życiu kulturalnym, który prężnie działa na na naszym terenie, żeby nie myśleli, że jeżeli nie mają z kim pójść, to już nie mogą pójść do kina czy na wystawę, wernisaż, na spacer chociażby. Dlatego asystenci są w dyspozycji tutaj w naszej fundacji. Jeżeli państwo potrzebujecie zapytać, jak to wygląda stricte, na zasadzie jakie dokumenty trzeba uzupełnić i podać, to my zapraszamy bezpośrednio albo do biura fundacji, które mieści się przy ulicy Starowiejskiej 22 w lokalu 200. 13, to jest inkubator małopolskiej przedsiębiorczości. I tutaj również pod numerem telefonu 731 801 808. I myślę, że wtedy można pytać, a ja odpowiem szczegółowo, jak to wygląda. Tak, podaję jeszcze raz numer telefonu: 731-801-808. Powodzenia we wszystkich działaniach. Dziękuję Fundacji bardzo. Mam nadzieję, Fundacji że to nam się przyda. Ja również dziękuję z tego miejsca wszystkim partnerom, którzy się tutaj do nas przyłączają. Między innymi Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie. Tutaj z panią dyrektor bardzo prężnie współpracujemy. Właśnie Miejska Biblioteka Publiczna. Na, która użycza nam y, czytelni na y, warsztaty, ale także przyłączyły się przedsiębiorstwa, między innymi y, pracownia krawiecka kropki paski w Andrychowie oraz y, tutaj lawel, y, firma również, y, która użyczyła nam stro, y, stołu do lagowania i możliwość pokrojenia, i również pracownicy się włączyli. Także tam, gdzie zapukamy, y, te drzwi są otwarte i oby tak dalej było. Na pewno tak dalej będzie działania fundacji Wir. Będziemy oczywiście to wszystko wszystko przedstawiać na antenie twojego Radia Andrychów. Za jakiś czas znowu się spotkamy, bo kolejny projekt, tak? W tak. Mamy nadzieję, znaczy mamy nadzieję, wiemy, że już się przygotowujemy prężnie i o czym będziemy też Państwa informować. Od kwietnia pragniemy ruszyć z nowym projektem. Seniorze daj się wciągnąć w kilki Nordic Walking i tutaj zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby nauczyć się prawidłowo chodzić właśnie z kijkami. Jest to nowa dyscyplina, która zaczyna być obserwowana na naszych drogach, zarówno Andrychowskich, jak i okolicznych tutaj miejscowości. I mam nadzieję, że podczas takich warsztatów, zakończonych później marszem, uda się nam poszerzyć taką grupę chętnych, którzy będą propagować ten sport. Na pewno się uda. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Pani Magdalena Matlak-Zięta, Fundacja Wir. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.